Okej, okay, moi drodzy, mamy kolejny film na faktach i kolejny film o psie albo o relacji z psem i jak zawsze, no chyba wszyscy my, szczególnie psiarze, boimy się, boję się iść do kina zawsze na taki seans, bo to wie, wiecie, że będzie gra na emocjach, a jeszcze dodam wam tutaj taką swoją personalną historię, no nie dzieliłem się z tym jeszcze na kanale, ale bałem się trochę tego filmu, bo on już miesiąc temu wyszedł w Stanach, bo no niestety w styczniu musieliśmy z moją mamą podjąć decyzję, tą taką najcięższą, jeśli chodzi o czworonoga i pożegnaliśmy się z naszą Sonią, e, no, w maju 13 skończyłaby 20 lat, także wiecie, no jakby byłem na początku szczególnie pełen smutku oczywiście i no wiadomo, do teraz jest pustka, ale przebiegło to tak najgodniej i najlepiej, jak człowiek mógł sobie wyobrażać, w sensie no wiecie, przeżyła z nami no 20 lat prawie i no wiecie, nie, nie zaznała złego dnia w swoim życiu. Dobra, zaczynam się rozklejać. No nic, chciałem tylko tak powiedzieć, bo może to jest po prostu jakaś tam okazja, nie robiłem z tego żadnej hecy wtedy. Dobra, dobra, przejdźmy do... Przejdźmy do filmu! Arthur the King. Czyli Artur... Nie, mój pies Artur. No właśnie, ten tytuł cały czas normalnie król Artur, prawda? W każdym razie to film wyreżyserowany przez Simona Selana Jonesa, który opowiada historię opartą na faktach i tutaj pamiętajcie moi drodzy na faktach, w której śledzimy Michaela Lighta, granego przez Marka Wolberga, sportowca, który wraz z ekipą bierze udział w takich, ja nawet nie wiem jak to się nazywa, ale coś ala tych ultra Ironmana, gdzie mają tutaj bodajże w Ekwadorze przejść przez e, jakieś tam 5 dni wspinaczki, pływania kajakiem, z rowerem, e, oczywiście marsze, marszobiegi po dżungli, generalnie taki jeden wielki hardkorowy event, że przez 5 dni na czas podróżujecie w ciężkich warunkach, e, mieszając dyscypliny Sportowe, to nie, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, nawet, ale jakiś taki, prawda, ride. I po drodze wpadają na psa, który się z nimi zaprzyjaźnia. I oczywiście film jest o tym, że liczy się, prawda, friends we made along the way, czyli o przyjaźni, o przyjaciołach, których po drodze poznaliśmy, i wiadomo, siła przyjaźni zwycięża. No tak, śmieję się, ale tak. Pierwszy aspekt, który mnie trochę bawi, że tak, jest to historia na faktach, jak się przeczyta, co tam naprawdę się działo, w ogóle to był Szwed, a nie Amerykanin to tak naprawdę, no jest to takie mocny Hollywood, znaczy w filmie nie ma żadnych tam, nie ma promienia w kosmos, nie ratują wszechświata, ale bez wątpienia, jakbyście przeczytali tak mniej więcej, co się naprawdę wydarzyło, to byście pomyśleli, jak z tego zrobić film, wiecie, no tam brali udział w czymś takim, wpadli na psa i, <laughs> no wiecie, no. <laughs> Więc wiadomo, pamiętajcie, że takie historie na faktach to, to historia na faktach to klasyka, natomiast powiem wam szczerze, że zaskakująco film mi się podobał o wiele bardziej niż powinien, to znaczy finalnie i tak średnio. Ale no i no mam to miękkie serce ze względu na psy, za to, że zawsze kochałem psy i, i no po prostu no jest w tej historii coś takiego familijno-przygodowo, takiego po prostu good film movie, przyjaźń między człowiekiem a psem, ten, ten uroczy pies, fantastyczny casting, bardzo podobny do tego prawdziwego, tylko oryginalny był z Ekwadoru, a ten zapewne jest Amerykaninem, więc po akcencie można się kapnąć badumc. Ale tak serio, są pewne elementy tego filmu niesamowicie urocze i to taki, w taką stronę, że nawet jak film stara się Trochę wydusić emocji. To ja się głównie troszeczkę tak śmiałem i sobie żartowałem pod nosem sam do siebie, bo jak ten pies w tym filmie jest pokazany, żeby jego. żeby w ogóle mogli coś pokazać na ekranie. Momentami, jakby, jakby może inaczej powiem powiedzieć, 90% filmu jest z perspektywy ludzi. Ludzi, którzy biorą udział w normalnej przygodzie. O Jezu, musimy się zebrać, o boli mnie kolano, jak przejdziemy przez tą górę, o mój Boże, chce mi się pić. Normalna historia nie jest to jakiś świat fantazy, ale jak jesteśmy z psem, szczególnie zanim do nich dołącza, gdzie mamy przebitki na niego, to nagle jesteśmy jak w jakimś takim starym filmie, gdzie brakowało tylko, żeby on się odezwał. Normalnie mamy scenę pościgu, jak po jakichś uliczkach go dwa inne psy gonią. I ta scena, no ja się śmiałem, ta scena jest nagrana, normalnie jak w takim filmie, gdzie psy gadają, wiecie, mają komputerowe e, komputerowo ruch ustami i że podkładają głos, ponieważ on wychodzi, tam te dwa patrzą, kamera na niej, i zaczynają go ścigać, po czym on gdzieś ucieka, one wychodzą w taką uliczkę, gdzie go zgubiły i się rozglądają, i ten jeden patrzy na drugiego, patrzy tam i na zasadzie idą za nim, nie? I po prostu mówię, brakowało tylko, żeby po prostu jeszcze zaczęły gadać i, i żeby to była jakaś taka komedia, jedna z tych komedii, wiecie o jakie filmy chodzi, nie? Oczywiście nasz pies w tym filmie, tytułowy Artur, jest najmądrzejszym psem na świecie. To jest tak mądry pies, że moim Zdanie, jak, jak ja bym go spotkał, to ja bym go poprosił o rady finansowe, o to, jak zarządzać życiem, a także o psychoterapię, ponieważ <grym> to jest pies, który w rzeczywistości to on po prostu tam wiecie: był głodny, pies na Karmili go, zaczął za nimi iść. No nie? nie mówię, że był głupi, ale był po prostu psem. Tutaj jest kilka takich aspektów, że oni się zastanawiają, jak on to zrobił tam? 20 mil, myśmy szli tam od wczoraj, a on nas znalazł. Albo tam jest na początku, właśnie, że on podchodzi, patrzy, jest jakaś tam rzeka. I ten pies, jest ujęcie, jak pies patrzy, i tak patrzy most. Po czym jest ujęcie, jak idzie mostem. Mówię, kurwa, dobrze, że helikopterem do nich nie poleciał, no nie? Ja to trochę sobie śmieszkuje, ale film ma taką luźną atmosferę i, i trochę musieli podrasować przygody tego psa, natomiast te sceny ogląda się jakby były z innego filmu, ponieważ potem skaczemy na Marka Wolberga i jego ekipę i to jest w miarę taki, jakby tego psa nie było, to to jest taki dramat sportowy, gdzie Mark Wolberg trzy lata temu mu nie wyszło i teraz nie chce się poddać i robi ten ostatni bieg, muszą wygrać, bo, się, bo nie chce być zapamiętany przez porażkę, więc jest taka zwykła sportowa historia. I pod tym względem film też jest średni, to znaczy nie jest zły, ale bez wątpienia cała ta wyprawa i to, że on najpierw kompletuje, kompletuje drużynę, ma bardzo podstawową motywację. Kiedyś przegrałem, teraz chcę wygrać. No to jakoś tam działa, to są takie podstawy, fundamenty tej historii, tego bohatera, które jesteśmy w stanie zrozumieć o tak. Ale powiedzmy, że nie jest to najlepszy dramat sportowy Ever. To nie jest Rocky, które ma ja tu kibicowałem, nie wiadomo jak. Dlatego same sceny, już takie, powiedzmy, akcji napięcia. Jest taka jedna scena, jak oni muszą z rowerami na takiej linii, że się podczepiają na linię, jakby zjeżdżają e, i tam coś przez chwilę idzie nie tak. Ta jedna sekwencja, muszę powiedzieć, to wiem, że w każdej recenzji będzie wymieniona, ponieważ ona jako jedyna dała jakieś napięcie i była taka, o, taki trochę nie zdziwi, taki Tom Cruise. Mission Impossible coś takiego by robił, no nie? I rzeczywiście im się udało. Natomiast większość, większa część tego filmu, no to takie trochę chodzenie po dżungli, jeżdżenie na rowerze, pływanie kajakiem. I szczerze powiedziawszy, jeśli ja bym się na przykład interesował, bo mało się interesuję, ale jeśli interesowałbym się tego typu sportem, rajdami jakimiś właśnie no Tym, czym ludzie się tutaj zajmują, to bym sobie pomyślał, że no, bardzo mało to jest zniuansowane. No, głównie gadają o tym, że o kolano mnie boli, o chce mi się pić, o musimy nadrobić czas, chodźmy szybciej. Więc, jakby to podejście do sportu tutaj jest bardzo takie podstawowe, żeby po prostu widz fa familijny, niedzielny, prawda, seans dla całej rodzinki zadziałał, że nikt tam się nie zastanawia, o czym oni gadają, tylko po prostu no, muszą iść szybciej, żeby być pierwsi. Także film na każdym poziomie taki jest. No tak wiecie, żeby, każdy, żeby nikogo nie zgubić, jakbyśmy się bawili w, w porównaniu do tego właśnie, że tam w parę osób idą i, i nie chcą kogoś z ekipy zostawić, nie? Sama relacja, gdzie na plakatach mamy Marka Wolberga i psa, jest urocza i jakoś tam działa, ale muszę powiedzieć, że też obfituje w te takie śmieszne elementy, gdzie Mark Wolberg non-stop do tego psa gada, ale nie w taki sposób, jak my gadamy do psów, tylko tak jakby mu serio zadawał pytania. Nie ja mówię, człowieku, krzyczysz coś do psa, pytasz go, w którą stronę iść, a z drugiej strony ten pies jest na inteligentny, że może słusznie. Ale było to trochę memiczne. Ten sens mnie bardziej rozśmieszył niż wzruszył, to muszę powiedzieć. I e, nie wiem, jakoś ten cały ten aspekt, jak napisali te sceny z psem, były, były zabawne. W sensie było to, było to nietypowe, i aż e, miałem wrażenie, że ten scenarzysta w tych scenach sobie myśli, ta historia w sumie nie jest taka ciekawa pies za nimi chodzi, musimy coś dorzucić, więc ten pies jest super mądry i taki, o mój Boże. <laughs> Także trochę się śmiałem, ale nie ukrywajmy, że jest w tym taki uroczy duch, no ten psiarz we mnie się odzywa, to, to, że wiecie, ta że siła przyjaźni zwycięża, ej, good film mówi pod tym kątem, niewybitnie, ale zadziałał. Ale drugą stroną medalu jest to, że film jakby, jakby to powiedzieć, jak to, co mówię przy każdym filmie, na faktach, że... Zawsze ktoś musiał się pod nim podpisać z tej prawdziwej historii. Zawsze ktoś jest trochę wybielony. I tak sobie myślałem, że film jest trochę lekko zasugerowany, ale czytałem artykuły w necie, że w sumie to ten chłop, Mark Wolberg bez zgody żony wziął jakieś oszczędności ich. E mm. <laughs> I tak. Hmm. czy to nie powinien być jakiś punkt dramatyczny, który może by postawił go w złym świetle? Eee, nie, 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 film nie ma na to czasu. W filmie Mark Wahlberg jest po prostu dobrym koleziem, którym kibicujemy. Taki nasz ziomek, no taki nasz protagonista, prawda? Uroczy, zaopiekuje się psem. I druga sprawa, nawet tak na samym początku, jest takie, to mamy to właśnie, że jemu kiedyś nie wyszło. Od tego zaczynamy film, Jest trzy lata później. I on jest taki zaciskrzewiony, że nie, nie dam się zapamiętać po tym. I w tym czasie pracuje u swojego ojca jakiś tam firmie, chyba sprzedają mieszkania czy coś, nie? I on temu ojcu strasznie pyskuje, że on nie jest salesmanem że on nie będzie ludziom wciskał kitów i taki jest niezadowolony z tej pracy. W pełni to rozumiemy jako motywacja do powrotu do tego sportu i to, że on jest w miejscu, w życiu, gdzie nie chce być, rozumiemy to. Ale tak sobie pomyślałem, ten ojciec trochę do takiego Bedgaya wychodzi w tej scenie. Bo tak ten ojciec jest taki Nie, 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 ty musisz te właśnie tam im mówić te teksty. Ty musisz tutaj, musimy sprzedać. Nie, ja sobie myślę, no ojciec mu załatwił robotę, bo chłop kurwa no nie wiem, był sportowcem i nie wiem, i nie zarabia z tego. A, to, a, to, a taki ten ojciec tego Bedgaya wychodzi w tym filmie. I tak sobie pomyślałem. No chyba ten główny oryginalny facet, chyba to on jest tym, co się podpisywał pod tą historią. No nie to jest jakiś wielki problem, tu nie szukam dramy, ale ten film jest na tyle mało, na tyle mało się w nim dzieje, że miałem czas myśleć o takich rzeczach. No ciekawe jakby naprawdę, albo ciekawe czy w innej wersji tego filmu to nasz protagonista nie jest na przykład takim trochę egoistą dupkiem, no nie? To mógłby być ciekawszy film swoją drogą, ale nie ma na to miejsca, ponieważ pan Simon Selan Jones robi no kino familijne, w kino, w którym macie czuć, że o mój Boże, czy z psem będzie wszystko ok a nie powiem Wam, czy jest wszystko ok na koniec, musicie sprawdzić sami. Także mój pies Artur jest dla mnie jak najbardziej przeciętnym filmem, który dostaje chyba dodatkowy punkt z, po prostu z mojego, z tego serduszka kochającego psy, po prostu. I dlatego dam 5, bo to taki film na niższą ocenę, ale z drugiej strony on nie był zły, on jest po prostu strasznie prosty, strasznie taki... Nie wiem, szczerze powiedziawszy, mam wrażenie, że jakbym zamiast tego oglądania tego filmu przeczytał o tym artykuł, co tam się wydarzyło, zobaczył kilka zdjęć, to bym stwierdził w sumie po co ja mam o tym oglądać film. Ale jak najbardziej, jeśli, nie wiem, chcecie na taki przyjemny film good movie z elementem przygodowo-sportowym, da się obejrzeć. No nie, nie wiem, no nie jest to. Było okej. Okay. No reżysersko nic ciekawego, zdjęciowo nic ciekawego, ale widać, że w jakimś tam lokacjach chodzą. Wiadomo, że na pewno jest CGI dorobione, ale przynajmniej nie jest to kręcone tylko w studio. Mark Wolberg gra po prostu Marka Wolberga, który chce wygrać wyścig i wpada na psa. No nic, nic więcej tu się nie dzieje, jest film jest strasznie prosty. Także czekam, moi drodzy, na Wasze opinie. Oglądajcie, co o tym sądzicie, podobało Wam się, urzekł u Was pies i tak dalej. Piszcie mi o komentarzach i do zobaczenia w kolejnym, Ponarzekajmy o filmach.